Cześć! Kiedy tęsknię za latem, do głowy przychodzi mi jedna rzecz. I wbrew pozorom, nie jest to cytrynówka, ale tarta cytrynowa. I dzisiaj pokażę Wam, jak ją zrobić pod pysznym, bezowym kapeluszem. Spód do naszej tarty to prawie klasyczny, kruchy spód. Skupcie się, potrzebujemy do tego 180 g mąki przesianej, 100 g masła, 3 łyżek cukru pudru, 1 żółtka i 2 łyżek wody. Ponieważ masło mam ciepłe, nie muszę siekać, od razu biorę się za zagniatanie. I gniotę aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Tak gotowe ciasto będziemy wałkować mniej więcej na szerokość naszej blachy. Ja standardowo, jak już wiecie, używam takiej z wyciąganym dnem specjalnie do tarty. Będziemy wykładać ciasto oraz spróbujemy wylepić nią brzegi. W środku będzie krem cytrynowy, więc nie chcemy, żeby wypłynął. Ten nasz brzeg wcale nie musi być wysoki. Kremu nie będzie aż tak dużo, a beza tak naprawdę będzie na wierzchu, więc zupełnie nie jest to konieczne. Na moje oko już jest gotowe. Teraz wyłożymy folię aluminiową, na którą położę fasolę, żeby obciążyć ciasto. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że możecie użyć również ryżu, jabłek, czegokolwiek, co obciąży tartę i nie spowoduje, że ona wyrośnie. Teraz wkładamy ją do nagrzanego piekarnika na 190 stopni, góra-dół. Następnie po 15 minutach ściągamy obciążenie i zostawiamy jeszcze na 15 minut. Kiedy spód do tarty jest już w piekarniku, mamy trochę czasu. Teraz przygotujemy krem do tarty, będzie cytrynowy. Potrzebujemy 120 ml soku z cytryny, świeżo wyciśnięty. Następnie 60 ml soku z pomarańczy i 130 ml wody. Do tego wsypuję od razu 80 g cukru i dodaję 2 łyżki mąki ziemniaczanej. I będę cały czas mieszając podgrzewać nasz krem. Tak naprawdę na początku będzie to kisiel. Podgrzewacie do momentu, kiedy uzyskacie taką konsystencję. Jest to kisiel cytrynowy. I teraz dodajemy masło. Mam 100 g masła. Będę dodawać je porcjami. Spróbuję tak po jednej łyżce. Ponieważ kisiel jest ciepły, masło się rozpuści. Dodałam już całe masło, muszę teraz jeszcze dobrze je połączyć. Do tego potrzebujemy trochę siły. Mieszacie do momentu, aż całe masło się rozpuści i połączy się z kisielem. Dobra, masło się już połączyło, jest gotowe. Poczekamy chwilkę, aż nasz krem wystygnie. Myślę, że przyszedł teraz czas na to, żeby zdjąć obciążenie z naszego ciasta. Ciasto już bez obciążenia dopieka się w piekarniku. Czas na ostatnie szlify kremu. Do wystudzonego tak nie do końca dodajemy jedno jajko. Od razu dodaję też 3 żółtka i energicznie mieszam bruzgą. Gdy wszystko się połączyło, przyszedł czas na ostatni składnik naszego kremu. Jest to skórka z cytryny. Mam taką małą czaderską tarkę. Jeśli chcecie kupić taką samą, znajdziecie ją w linkach w opisie filmu. Jest mega przydatna, więc koniecznie sprawdźcie sobie taką. Ścieram skórkę bezpośrednio do kremu. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Teraz jeszcze raz wymieszam i już będziemy mieć gotowy krem. Spód do tarty jest upieczony i gotowy. Na jeszcze ciepły będę wykładać nasz pyszny, żółty i letni krem cytrynowy. Zróbcie to w miarę równomiernie. Tarta jest ciepła, więc krem pod wpływem temperatury łatwiej się wykłada. Tak już jest ok. I teraz ostatnia część naszej tarty, czyli beza. No i teraz musimy zrobić cut. Biorę się za bezę. Do misy miksera wlewam 4 białka. Dodaję szczyptę soli i ubijam na puszystą pianę. Białka mam już ubite na puszystą pianę. Teraz będę mogła dodawać po łyżce cukru, kolejno bardzo powoli, 200 g. Połączyłam już cały cukier. Pozostało mi tylko dodać łyżkę mąki ziemniaczanej, zmiksować i będzie gotowe. Thank you.
Na moje oko, beza jest gotowa. Jak jest taka sztywna, to znaczy, że jest gotowa. I teraz wykładam białka na tartę. Wszystkie. Całą bezę. Łatwiej będzie mi to zrobić łyżką. Rozprowadzam bezę prawie do brzegów tarty. Nie musi być całkiem rozprowadzona na brzegi, ponieważ urośnie trochę i się rozrośnie po naszej tarcie kapelusz. Masę bezową formuję w stożek, który będzie przypominał trochę górę lodową, albo chłopaki mi podpowiadają, że cyrk. Moim zdaniem jest gotowe. Ląduje w piekarniku na 20 minut, 190 stopni góra-dół. I oto ona, przede wszystkim piękna, ale również pyszna, tarta cytrynowa pod bezową górą. Napiszcie w komentarzach, jakie ciasta chcielibyście zobaczyć i czego chcielibyście się nauczyć. Subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia. Do zobaczenia!